serdecznie na kanale Okiem Matki. Dzisiaj chcielibyśmy rodzinnie pokazać Wam i rozpakować razem z Wami ten tor kulkowy, który jest dostępny w Pepco. Koszty tego toru to, jak widzicie, na nasze polskie peleny 49,99. Jest dostępny dla dzieci od 4 lat wzwyż. Tu na obrazku załączonym widać, że jest bardzo pokaźne. Pudełko jest duże, wypełnione po brzegi, więc dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać, jak to wygląda. Myślę, że jest to fajna alternatywa na prezent dla dziecka, czy to urodzinowy, czy bożonarodzeniowy, więc mam nadzieję, że film okaże się dla Was przydatny. Jeśli chodzi o informacje takie na opakowaniu, no to znajduje się tutaj aż 75 elementów toru, 30 kolorowych kulek i instrukcja. Jak widać na załączonym obrazku, jest naprawdę kolorowo i dosyć taki skomplikowany ten tor można zrobić, więc przekonajmy się, jak to wygląda w praktyce. No to komisyjnie otwieramy pudełko, które było dosyć mocno zaklejone. I na początek mamy tutaj brokatowe elementy. Wow, dużo tego. Kulki plastikowe. O rany, bardzo dużo tego jest. To wygląda mi jako brokatowe kule. Popatrz, co tutaj mamy. Mamy tutaj woreczek z takimi brokatowymi rurkami. Mamy tutaj woreczek z różnymi przejściówkami. Chyba ich jest tutaj milion. Mamy tutaj kulki plastikowe, kolorowe. I ich jest w ogóle milion. I takie przełączki i tory, po których będą spadać kulki. Mamy oczywiście dołączoną instrukcję i jak widać na załączonym obrazku, każdy z tych elementów w woreczku ma swoją literkę. Jeśli chcemy odtworzyć ten tor z obrazka, który jest na pudełku, no to po prostu musimy postępować zgodnie z tą instrukcją. Postanowiliśmy pogrupować poszczególne elementy na osobne gromadki i myślę, że to zdecydowanie ułatwi nam tworzenie toru według instrukcji. No i zaczynamy składanie. Wszystkie te elementy B są na dole. Łączymy je z tymi czerwonymi zawiasami. Tata składa, a córka już testuje. I to jest ostatni element, końcowy element tego toru. Czyli wszystkie S-ki łączymy z tymi dolnymi elementami. Chodzi o maleńki tor. Przy budowaniu tego toru trzeba zwrócić uwagę na spadki, żeby po prostu kula swobodnie spadała. Najlepiej robić testy. Tutaj prosimy panią testerkę o to, żeby puściła kulę. No wszystkie zasady fizyki muszą być zachowane. I właśnie taki efekt powinniśmy uzyskać. Teraz kolejne dwa elementy łączymy ze sobą, bo kulki będzie można puszczać z góry z czterech kondygnacji.
I dodajemy teraz te różowe elementy. Brokatowe. I teraz na te różowe elementy zakładamy taką prostą i robimy teścik. Ok. I teraz przechodzimy do kolejnych elementów. Które są bardzo fajne. Teraz mamy tu jeden taki osobny, niepołączony jeszcze z resztą torów element. Go trzeba podwyższyć tutaj tym różowym. I nakładamy tą drabinkę. Poprosimy kuleczkę. Gdzie teścik? No tutaj teścik. I mamy kolejny element, który będziemy łączyć z resztą toru. Tor pnie w górę i mamy pierwszy start. No to poprosimy o teścik. Teścik! Jak pierwszy test? Kulka tak szybko przeleciała, że aż ostrości nie złapało. Jeszcze raz prosimy test. Elementów mamy dosyć sporo, tato tutaj ostro główkuje, posiłkuje się zarówno na tej instrukcji, jak i na zdjęciu, który jest na pudełku, więc warto te dwa elementy ze sobą połączyć, jeśli chodzi o składanie. Mamy kolejny element. Mamy drugi start, kuleczka, zwolnienie blokady i kulka się nam tu zatrzymała, ponieważ jest na łóżku. I łóżko nie jest luźne. Dokładnie. Elementów do złożenia jest coraz mniej. Do naszego niebieskiego wężyka dokładamy trzy wznoszące elementy. Tor gotowy. Cały ostatnie tor. Zamontowany start. Prosimy o teścik. Teścik. No, musimy go popchnąć. Na łóżku jest trochę krzywo.
i wylądował aż tam, więc teraz zapraszamy na prezentację gotowego toru. Tor w efekcie końcowym prezentuje się w ten sposób. Jego złożenie zajęło nam 40 minut, więc dosyć długo, ale efekt końcowy jest bardzo fajny. Musicie zwrócić uwagę na to, żeby stał na równej powierzchni, żeby go dobrze ponastawiać, żeby wszystkie te dolne elementy stały płasko na ziemi. Wtedy jest większa szansa powodzenia, że te wszystkie kulki zlecą tak jak powinny. Największy problem, gdy robiliśmy testy, był z tą pętlą. Nie zawsze na tej pętli nam kuleczka spadała. No i też tutaj jest taka wieżyczka bez takiego startu. Tu powinna być taka wieżyczka moim zdaniem, ale jej nie ma, więc tutaj trzeba spuścić kuleczkę z takiego gołego stelażu. Się zatrzymało na ten. Ale to mi łapa. Upadła jedna. Wypadła jedna. Upadła jedna. Nie wypadły. Go. Jest kulek. Wow, wyszło, tylko wypadła dalej. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Subskrybujcie. Dajcie kciuka w górę. I do zobaczenia, pa, pa.